Kanon ikonograficzny to takie wielkie pole do dyskusji i zawsze tym polem do dyskusji powinien być. Będą osoby, które będą podchodziły do tego w sposób bardzo taki restrykcyjny, czyli będą trzymały się bardzo klasycznych, utartych wzorców, które przez wieki są przekazywane i będą starały się do takiego wzorca właśnie dążyć. Gdzie twarz jest odrealniona, uduchowiona, schematycznie rysy twarzy przedstawione po to, żeby pokazać tą jakby realność pozaziemską, żeby nas oderwać od tego, co nam jest zwyczajne, tak? Taka normalna, realistyczna twarz jednak nas jakby tutaj umiejscawia i my jakby to widzimy na co dzień i nie jest nam tak łatwo jakby w tej modlitwie unieść się w ten byt inny, pozaziemski. Ale ja uważam, że kanon nie jest ograniczeniem. Kanon jest tak naprawdę daniem artyście mądrej wolności. Czyli krótko mówiąc, to nie jest, ikona nie jest dziełem, które ma zaspokoić tylko i wyłącznie artystyczne aspiracje. Ikona jest tym dziełem, które ma zupełnie inny cel. Ikona kanoniczna, nie posiadająca twarzy realistycznej, pomaga nam jakby tak się oddalić, wyciszyć. Tutaj nie ma tych wszystkich mimik i uśmiechu, grymasu, bólu, smutku. Jest stałe spojrzenie. Tak, jakby taki wieczny spokój, taki to przypomina, że ten człowiek już po śmierci nie będzie targany tymi emocjami i bólem i rozpaczą. I na tej ikonie dzięki temu, że to jest stałość, to tak człowiek też może troszeczkę odreagować od tych wszystkich przeżyć, emocji. Tak? I to jest właśnie dlatego ta ikona kanoniczna pomaga w modlitwie. Jakby. I głównym celem ikony to jest jakby człowieka w modlitwie unieść w ten byt pozaziemski, wyciszyć. Można wszystkie swoje umiejętności i wszystkie swoje przemyślenia w tej ikonie zawrzeć, a jednak trzeba ją uszanować, czyli po to służy kanon, żeby Chrystus na ikonie był Chrystusem, żebyśmy mogli rozpoznawać postaci, jeśli pracujemy, jeśli operujemy ikoną w sensie figuratywnym, bo przecież można też ikonę rozumieć w sposób bardziej abstrakcyjny i wcale nie musimy wtedy mieć figuracji po to, żeby czuć jakiś kontakt duchowy z dziełem. To są kwestie bardzo indywidualne i bardzo osobiste. Tutaj w Polsce też bardzo trafnie mówimy, że ikona jest pisana, bo początkowo było to tłumaczenie, tak? Tłumaczenie z rosyjskiego, z greckiego, gdzie nie ma malowania. Tam się wszystko pisze i książki, i obrazy się pisze. No, że dużo tam informacji było na temat ikon, to w Polsce myśmy po prostu dosłownie to tłumaczyli. A teraz fajnie wyszło, że jednak zostawia się tutaj ten termin pisanie ikon, bo ikonę można czytać. Ikona to jest Ewangelia w kolorze, która ma nam dużo do przekazania. Oprócz tego, że nas na modlitwie skupia, to mówi o tych najwyższych wartościach, tak, które nas do zbawienia prowadzą, i o czystości, i o takim oddaniu dla wiary, czyli tu męczenników też się przypomina, na przykład kolorem czerwonym. Tak? Dla mnie kanon nie jest ograniczeniem. Uważam, że wtedy ikona jest ikoną, kiedy kanon żyje, kiedy ikonograf, który pracuje nad jakąś postacią świętego, nad jakimś wizerunkiem, zawiera w niej swoje przemyślenia, ale nie w sposób drastyczny, który podporządkowują całą strukturę temu, tylko daje temu wyraz jednak w uładzeniu ze sposobem przedstawieniowym ikony. Czyli ja jednak pozostaję też, powiedzmy, w takim nurcie, w którym ikony nie są dosłownością, czyli nie są realizmem, nie są odwzorowaniem świata ziemskiego, a pozostajemy w formule pewnej idei. I uważam, że to jest bardzo ważna cecha ikony, żeby nie naśladowała świata ziemskiego. Choć oczywiście powstawały wspaniałe ikony, które były i realistyczne, i naturalistyczne, i w tym muzeum na ekspozycji jest mnóstwo ikon, które pozostają bardzo restrykcyjne, kanonicznie, są takie, które są bardziej naturalistyczne. Mam tutaj cały przekrój możliwości. I myślę, że tak powinno być w życiu, bo każdego człowieka wzrusza coś innego. Każdy człowiek ma, jak gdyby, ma inną wrażliwość i myślę, że może odnaleźć pośród tego bogactwa to, co jest po prostu dla niego.